Siemano, dzisiaj będziemy sobie odkleić tutaj te naklejki, tą reklamę z samochodu dostawczego z Renault Mastera i zobaczcie, jak to będzie szło. Jest to sklep jakiś elektromenaż, jakiś tam z elektroniką domową, więc sobie dzisiaj to usuniemy. Jest to tył. Wygląda. To jest tylna reklama. Tu mamy prawy bok, lewy bok, no i czoło nad przednią szybą. No i co, będziemy działać z tematem. Więc kontynuujmy. To będzie nam potrzebna suszarka termiczna. Dobra, użyjemy sobie opalarki termicznej, tam suszarki termicznej, jak to zwie, tak zwie. Jest to firma Dewalt z mocą od 50 do 600 stopni. No i co, będziemy sobie podgrzewać tą taśmę i będziemy odklejać, będziemy lecieć z tematem. No i dobra, lecimy sobie z tematem. Zaczyna w czarnej.
Sewa? A? Co podejmą ty? Wiecie jak skurwysy. Dobra, zobaczymy sobie bez polarki termicznej, bo się przegrzewa ta folia. Verifiye.
Ta pretyla bomby. No, po lesy. Sztruba pele zagra. Pierwszy etap likwidowania tej reklamy. Pierwszy etap odklejanie, drugi etap zmycie kleju, który pozostał i ewentualny trzeci etap polerka usunięcia śladów po literach, które odznaczają się na karoserii. Sypową? Kurwa. A tak. No i... Dobra, wracamy za chwilę i skończymy ten bok.
Elle me gêne, oui, c'est pour ça. Ah oui. Reste là. Ouais, ouais. Kurwa, chujostwo nagrzewa szybko. Thank you.
Tak wygląda lewy bok po odkleju naklejek. Tył w ten sposób. Są ślady po naklejkach. Jeszcze będzie trzeba to zapewne spolerować. I prawy bok w ten sposób. Została nam już tutaj góra nad szybą. Dobra, teraz zaczynam tutaj odklejać naklejki u góry na dachu nad przednią szybą. I to będzie na tyle. No i co więcej, na dzisiaj to będzie wszystko w tym filmie. Jeszcze może wam pokażę na tym filmie, jak usunąć regle i pozostałe po naklejkach, no i jak spolerować ewentualne ślady. To na razie. Zostaw subskrypcję, jak jesteś nowy na kanale, lajka, jakiś komentarz i do następnego filmu. Cześć.